Czy można wjechać kombajnem do centrum handlowego? Wygląda na to, że nikt na świecie tego jeszcze nie zrobił. Fajnie będzie stać się prekursorem w jakiejś dziedzinie. Dobra, musimy wykonać jeden bardzo ważny telefon. Fajnie tu zasięgiem jest ogólnie. Może powinniśmy przestać nagrywać w piwnicy? Byłoby łatwiej. Halo? 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 Ty zawsze wiesz, kiedy zadzwonić. Ty znowu sras. Aktualnie robię kupę. O, to rób dorodną kupkę, ale jak ją zrobisz, słuchaj, to pal wroty do Piotera, bo trzeba zapakować bizona. Daj mi 15 minut, podetrę dupę miękkim papierkiem i leczę to dla ciebie. Super, zabieram go stamtąd i wjeżdżamy nim do centrum handlowego. Do centrum handlowego? Przecież to się nie da. No, wiele osób mówi, że się nie da. Ale my lubimy robić rzeczy, których się nie da i pokazywać, że się jednak da. Błagam, wyślij mi filmik, jak tam wjeżdżasz. Dobra, idź go pakuj. Nara. A po jaką ciężką cholerę chcemy wjechać bizonem do centrum handlowego? Ano jest to związane z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jakiś czas temu mówiłem wam i pokazywałem, że odkupiliśmy naszego bizona 5043 Super Exorcist i powiedziałem, że trafi on na WOŚP. Tak też zrobimy, tylko że no, jesteśmy na YouTubie, musimy zrobić to w spektakularnym stylu. Ale zanim do bizona przyjdziemy, bo chwilę mu zajmie transport, udajmy się w jeszcze jedno miejsce, w które od lat udajemy się właśnie z okazji WOŚP-a. Dotarliśmy, gdzie dotrzeć mieliśmy dzień, czyli szybkie klejmy naklejki. O tym za chwilę, jeszcze takie szybkie słowo wyjaśnienia na start, żeby nie było, że ktoś powie, że robimy ten materiał tylko i wyłącznie pod wyświetlenia. Trochę tak jest, bo im więcej będzie wyświetleń, tym więcej pieniędzy pójdzie na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, albowiem to, co zarobimy z tego odcinka, właśnie przeznaczymy dla potrzebujących. Więc zostaw łapę w górę, komentarz i subskrypcję. Niech ten odcinek pójdzie więcej, niech na finał pójdzie więcej hajsu. A tymczasem jesteśmy w Zgierzu. Jak co roku od ponad 10 lat będziemy upierdalać, bo tu właśnie drifterzy z całego województwa łódzkiego zbierają się, by w ten jeden dzień podriftować na zamkniętej drodze w Zgierzu. Tak, w Zgierzu mają coś dobrego. Mówiłem to w zeszłym roku, bo w zeszłym roku też tu byliśmy, ale może ktoś mnie wtedy nie obserwował. Klej, klej, geniu, jak co roku wszyscy zaciągnęli tutaj swoje zimowe wojowniki. Także nie mogłem być gorszy. W zeszłym roku driftowaliśmy tu M8. No to teraz pora na gruzika. Ja M2. Zobaczymy, jak się sprawdzi w tych warunkach, bo nie pada, ale wczoraj padało i jest mokro. I teraz jak tam chłopaki jeżdżą, no to jest sucho mokro, sucho mokro, sucho mokro. Standardowo nie jest lekko, a ja wziąłem tylko jeden komplet opon. Jak zwykle jestem przygotowany w 100%. Taki kurde, to jeszcze nie kleiłem. No to jest wielkie bidle. O, stój, mam. No patrz, co masz, ja mam. Się chłopie łódź, bo ja więcej nic nie będę. Symetryka piękna zachowana. Będzie grubo. Musimy cię wysłać na kurs oklejania pojazdów chyba. Ty, będzie ładnie. Tą damy na bok. Dobra. Numer 32 pojazdu. A, szybkę się to trzeba umyć. To nie jest numer pojazdu, tylko numer. A, numer finału. O chłopie. Ty, będę wyścigową! Ty, Geniu, czekaj! Patrz, co się dzieje, chłopie, teraz. Jak wyścigówę będę miał. Ale masz sponsorów! Jaki drifter, taki gruz. Jak to się mówi? A dasz zakręcić włączka? Wy jesteś? No trochę. O! Mamy! Najmłodszą zawodniczkę. Siemano! Mamy też organizatora, chodźcie zawczasu. Miałem cię potem, dostałem, a przyjechałem, nie przyjechałem. Odszkodowanie to tam masz, nie? Miałem cię później złapać, ale złapię cię teraz, witam serdecznie, bo tej imprezy miało nie być. W zeszłym roku dostaliśmy informację, że to już koniec, że już nigdy więcej nie spotkamy się w Zgierzu na motoorkiestrze. Ale udało ci się. No nie ma rzeczy niemożliwych. Tak, pomimo tego, że postawili na samym rogu budynek, gdzie mieszkają ludzie, którzy prawdopodobnie teraz siedzą na balkonie, popijając swoją kawkę, słyszą tu i kawa oddziela im się od wody i z powrotem wraca do czajnika, a kawa z powrotem do słoiczka.
to jednak się udało. Nie, wiesz co, tutaj jeszcze tak naprawdę odbioru budynku jeszcze nie ma. A tam nie mieszka jeszcze? Jeszcze na tą chwilę nie, natomiast sam deweloper, właściciel tej nieruchomości powiedział, że z jego strony nie będzie żadnych przeciwwskazań do tego, żeby cokolwiek się tutaj działo, więc z jego strony jest zielone światło. Kwestia tylko, jak do tego podejdą mieszkańcy. Jeśli tutaj policja, straż pożarna nie miała przeciwwskazań do tych mieszkańców, którzy tutaj byli, a było tych bloków, sam widzisz ile? No, to myślę, że ten jeden blok nie powinien zrobić dużej różnicy. Oby, bo cel jest szczytny. Tak, zgadza się, a wiesz, im dłużej to będzie trwało, to jest szansa, że takie gwiazdy jak The Tyler też tutaj kiedyś wrócą w aut. Ja tu wracam od lat i zawsze w innym aucie, żeby tutaj wam urozmaicić. Tak, ale urozmaicasz to na chwilę, a my cię chcemy tu na cały dzień z powrotem. O Jezus, wiesz, ja już wiem, że emerytura blisko, trzeba, że trzeba wstać o 9 rano, czy nie przed, o 6. O 9? No. O 6 byś musiał wstać, żeby tutaj na 8 dojechać. No właśnie. Znając jeszcze twoje poranne kawki, tu trzeba na wiadomości odpisać, tu kogoś polajkować na Instagramie. To się nie da, no, ale wspieram jak mogę. Słuchaj, dlatego, my to bardzo doceniamy. Dlatego byku nie przeciągam, kończy dzień okleić, bo już tak nie przeciągam któryś raz i lecimy sprawdzić ten tor. Dobra, przejdźmy do konkretów. Znajdujemy się w Zgierzu na ulicy Parzęczewskiej i jak już wcześniej wspomniałem, od 10 lat zamykają tutaj kawałek drogi, byśmy mogli driftować. Wszystko polega na tym, że startujemy spod kościoła, lecimy w górę, tak to nazwijmy. I całą trasę pokonujemy bokiem, jak sama nazwa Drift Taxi wskazuje. Na kręcówce czekają ludzie, których bierzemy, wrzucają do puchy i tak to tutaj wszystko zarabia na wielki finał. I jak wygląda trasa? No to już wam, moi drodzy, pokazuję. Zobaczę też przy okazji, czy nie wypadłem trochę z formy. Witamy się, trzeba dwójeczkę. Oni mają o wiele łatwiej, bo mają ręczne hamulce. Ja takich ręcznych hamulcy nie posiadam, dlatego wklejenie mi się odpowiednio w trasę jest trochę ciężkie. Dobra, jak na pierwszy raz... Ciężko to jest mi się to otrzymać, kurde. Jak na pierwszy raz z lekkimi problemami, spróbujmy teraz to pokonać lepiej. Nie jest łatwo mówić do kamery, skupić się na tym, żeby to wszystko ogarnąć, lewo, prawo, prawo, lewo, hamulec, gaz. Trasa się nam lekko w ogóle zmieniła, lecz byku, ponieważ no doszły nam takie oponki opierane taśmą, co byśmy wiedzieli, gdzie mamy się przekładać. Oni może wiedzą, jak mają się przekładać, bo im jest łatwiej, jak już wspomniałem wcześniej, mają hamulce hydrauliczne takie, który sprawia, że możesz się doślizgnąć, dohamować. Ja niestety muszę lecieć z masy. Z ciekawości sprawdzimy sobie, co powie o naszym przejeździe analizator driftu wbudowany w BME. Jakieś ostatnie były krótkie, nie odpaliłem. Sprawdźmy. Jestem bardzo ciekawy tego. Promise what I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started and we ain't done yet. Bought a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, ain't knowing that it's me. Ain't damn here, still doing it with ease. Cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds, told them I get what I want. I need my money up front. Ile teraz gwiazdek? Dum. 5. 5 na 5. Co wam będę dużo mówił? Dzisiaj to wyglądało w moim wykonaniu jak paraolimpiada, aniżeli drift. Dobrą zabawę. Także przenieśmy się już ze Zgierza do centrum handlowego, do którego wjechaliśmy kombajnem. W łódzkiej manufakturze było już wiele pojazdów. Były te elektryczne, były te spalinowe, czasami nawet o trochę większych gabarytach. Lądowały tutaj helikoptery.
ale nikt, ale to nikt nie wjechał tu jeszcze kombajnem. Dlatego stwierdziliśmy, że będziemy pierwsi. Lubimy takie abstrakcyjne, irracjonalne rzeczy dla was robić. Jak? Gdzie na mnie, chamie? A nie, dzisiaj policja miła dla nas, to luz. Ja mówię do widza. Uspokoisz się tam z tym di. Wracając do rzeczy, jak widzicie, jest tutaj masa ludzi, bo trwa finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W takich warunkach ciężko byłoby wjechać takim gabarytem. Dlatego pod... O, jednak niemiło, tak? Wrócę jeszcze raz do rzeczy. W takich warunkach, jak widzicie, ciężko byłoby tu wjechać takim gabarytem. Dlatego pod osłoną nocy na dobrze już wam znanej Smoczycy przytargaliśmy ze Środy Wielkopolskiej naszego Bizona 5043 Super Exorcist. Nie zrobiliśmy tego, by pokazać, co to nie my. Chociaż, co to nie my. Ale zrobiliśmy to dlatego, że pomimo iż finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dobiegł końca, to licytacja na tą piękną maszynę jeszcze nie, bo trwa ona do najbliższej niedzieli, czytaj... O, tu się wam data wyświetli. Jeżeli masz chrapkę na to bydle, to wbij sobie go, wylicytuj. A wiem, że było bardzo dużo osób, które chciały posiąść tą maszynę, bo gdy go kupiliśmy, to pisali nam, że nie możemy nic z tym zrobić, że jest to wersja eksportowa, unikat, biały kruk, żółta mywa, już to kiedyś wspominałem. I że jak my coś zrobimy, to nam oni coś zrobią. Także, byku, jak tak bardzo chciałeś, to wbij sobie tą maszynę, wylicytuj. Zobaczymy, czy tylko byli mocni w komentarzach, czy też są mocni, by coś takiego zakupić, tym samym wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W gwoli przypomnienia, co ta maszyna posiada? Kołpaki, a wręcz bym powiedział, że spinery. We wnętrzu trochę się zmieniło. Podświetlany sufit, kierownica obszyta alkantarą i siedzisko obszyte skórą przeplatane piękną, czerwoną nicią. Także jest to nie lada gratka. Wszystkie te rzeczy, które w nim zmieniliśmy, można usunąć. Tak jak te rogi. Chociaż według mnie pasują tutaj genialnie z tymi nowymi, przyciemnionymi szybami. Jeżeli ktoś z was teraz powie: nie wspieram Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, owsiak to złodziej, cham i prostak. Słuchaj, masz do tego pełne prawo, jakby nie wspieraj, ale musisz być konsekwentny w tym, co mówisz. I w przypadku, gdy tobie lub komuś z twojej rodziny stanie się krzywda i będzie potrzebował opieki medycznej, to gdy podłączą go do aparatury, na której będzie naklejone czerwone serduszko, to każ im to odłączyć. Od razu, tak, konsekwencja, mój drogi kolego. W gwoli przypomnienia również, my to cudeńko odkupiliśmy od laureatki naszej loterii gigafura.pl za 30 tysięcy polskich nowych złotych. Za ile zostanie wylicytowane? Tego nie wiemy, ale oby za jak najwięcej. Także wbij w link, który jest w opisie tego filmu. No jest srogo, jaram się. Ciekawe, co przyjdzie nam do głowy później. Może łodzią podwodną? Bo podobno tu pod nami płynie jakaś rzeka, także jest to fizycznie możliwe. Dzięki Ci za ten materiał. Był trochę krótszy, był nieco inny, ale i tak mam nadzieję, że się podobał i zostawisz łapę w górę, suba i oczywiście komentarzyk. I też z tego miejsca chciałbym Cię serdecznie zaprosić na pierwszy w tym roku wjazd na garaż, który na kanale znajdzie się w najbliższą niedzielę. Także dziękuję za dzisiaj.